Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rzeczpospolitą w Empire Total War. W ostatnim odcinku podbiliśmy Szwecję, zdobyliśmy Sztokholm i zdobyliśmy Istanbul. Oczywiście oba miasta są mega wkurzone na nas, mimo że nie płacą podatków. Będę musiał jakoś zażegnać temu problemowi. Będę musiał też ponaprawiać milion budynków, 1 200 000 budynków. Po prostu, no wyobrażacie to sobie? Będę musiał to wszystko ponaprawiać. Mam tutaj małą armię w Warszawie, która stoi po prostu, bo stoi, prawda? Wrocław, Śląsk, stolica regionu. Stolica regionu, to wszystko jest stolicą regionu. Dobra. Będę musiał jakoś tego zażegnać. Tu jest wszystko ok. Armia, wy jesteście tu jacyś med, czy coś? Trochę med, ale powinno wam się polepszyć. Tu jesteście trochę med. Będę musiał rozbudowywać te miasta, widzicie, nie mam pieniędzy, w tym jest właśnie problem. Tutaj oblegają mi miasto, ja teraz kończę turę, bo poprzedniej tury nie skończyłem, z tego co widzę tutaj. Jezus, 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 jeszcze raz Jezus. Będę musiał cofnąć całe moje wojsko ze Skandynawii, a tam posiadam bodajże dwie potężne armie, które będą w stanie dopieprzyć każdemu. I będę musiał jedną armię wystawić taką doborową, naprawdę dobrą, i dopiero wtedy uderzę na Osmanów. Uderzę na Osmanów bądź na Prusy. Chciałbym zająć Berlin. To było dla mnie małe osiągnięcie. Patrzcie, że te jasne cholery mnie plądrują. Muszę z tych ciapusów podgonić trochę ich, kurde. Patrzcie, no co za ciaparito. Muszę go po prostu złapać za... zresztą. Po prostu zaraz go unicestwię. Tylko wezmę sobie, wybiorę armijkę. Traktat pokojowy. I don't give a fuck about your pokój. Piraci. Dziękuję. Najazd wroga. No rozumiem, dobra. Ty nie masz tutaj praktycznie nic. Te trzy oddziały będą w stanie unicestwić ciaparito bez problemu. Nowy przedmiot, dziękuję. Wojna. Jak to porażka? Jak to porażka? Trzy oddziały milicji przegrałeś. Dobra, wczytuję to. Wczytuję to, będę to walczył jednak. Bo to nie ma żadnego sensu. Dobra, czyli muszę jeszcze raz tą samą turę polecieć, ta? Na to wygląda. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, wiecie co, zrobię to inaczej. Nie będę, nie pozwolę im się splądrować. Tylko wejdę na pole bitwy. Nie tyle może, co wejdę na pole bitwy, ale po prostu wyjdę tymi jakby mieszczaninami z różnicami. Tutaj tą hołotą z pistoletami, tak to może nazwijmy, i będę się starał rozstrzelać tych Osmanów. Mam jeden oddział więcej, fakt, że mam 60 ludzi na oddział, ale sądzę, że powinienem sobie bezproblemowo poradzić. Nie wiadomo, skąd będzie ciaparito atakować, w sumie to ja będę je atakował. Robię sobie streama ziomek. O, ciaparento. Chciałbym, żebyście się ustawili tak, dwa oddziały. Na samym środku, rozciągnięte w ten sposób. O, idealnie. A wy, my friend, na razie tu, ty, tu, świetnie. Mam taką armię, że sobie powinienem poradzić bez problemu. Jeszcze posiłki dostaję. No dobra, to już jest koniec. To już jest koniec. I nie ma już nic, nie ma już nic. Zabijemy ciaparito. I możemy iść, możemy iść. To już jest koniec. Poczekajmy na armię. Możemy iść. Chciałbym, żeby te oddziałki przyjęły po prostu jak największą. Kurde, poczekajcie, jakbym ustawił was w ten sposób. Okej, to by było też dobre. Ustawię dwa na flance, ale wy będziecie lepsi, my friend. Więc ja inny mam na to pomysł, my friend. Wy na flankę. Wy na flankę, my friend. Idealnie. I gdzie są te moje super oddziały? Tutaj, okej. Chciałbym, żebyś ty i ty prowadził atak środkiem. Idealnie. A ty polecisz jeszcze od flanki. I tak ich rozbiję, żeby po prostu wybić ich prawie wszystkich. Może mi się uda. Okej, czy wy macie taki zasięg, czyli wy musielibyście stać gdzieś tu. Czy na flance, ta? Dobra, wy podejdziecie troszkę bliżej. Okej. Dlaczego tutaj nie ma trzech oddziałów, albo tu są tylko dwa, dobra. Dobra.
Wow, ukryty jeden oddział. Lol, to co, oni atakują? Stop, 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 stop. Co tu się stało? Lel. Dobra, No oczywiście, że mam przewagę ogniową. A, zakończę bitwę. I tak praktycznie mam zerowe straty, więc... Ale tak for fun można było stoczyć, nie? Tak for fun, taką bitkę, żeby się po prostu rozegrać, tak na początek odcinka. No i Chaparintos uciekają teraz na południe. Niech spieprzają, gdzie pieprz rośnie. I za chwilę będziemy przerzucać tutaj większe oddziały. Idealnie, super. 415... Ile kosztujesz? Przeszkól. Dobra. Kolejna tura. Teraz mnie oni nie powinni zrajdować i nie powinni mi unicestwić żadnych budynków. Ciekawe, czy mógłbym armię przez morze przeprowadzić. To by mi bardzo pomogło, jeżeli o to chodzi. Ale sądzę, że tutaj nie ma czegoś takiego, na przykład jak w Hoju, że jak dajesz jednostkę na... patrzcie, i tak mnie rajdują. Patrzcie, co za typy. Niedobitkami mnie zrajdowali, wyobrażacie sobie? Dobra, widzę, że ten rajd był nieunikniony, po prostu tak był zaprogramowany i miał się stać, no. Szkoda, że się nie da tak przeprowadzić. Traktat pokojowy nie chce, bo na przykład w Romce możesz sobie puścić jednostki wodą i one automatycznie jakoś dostają wtedy transportowcy czy coś takiego i sobie płyną. Okej, okay, najazd wroga, dzięki, najazd wroga, to wiem. Technologia militarna, dzięki, stary. Co możemy teraz badać? Co wy teraz robicie? Ty robisz czteropolówkę, super. Uppsala, patrzcie, mam tu też ten do badania w Uppsali, nie? Uppsala jest gdzieś tutaj. Co to jest? Bałtyk, tu jest szkoła. Ale ja nie mam aż tylu tych dżentelmenów, prawda? Ile tu mam dżentelmenów? Dwóch. Jednego dżentelmena chciałbym do Uppsali wysłać. Ale tutaj, stary. O właśnie, tutaj do szkoły bym chciał wysłać. Czemu mi tak w ogóle laguje, jak jestem nad Szwecją? Tu jest szkoła, tak? No okej, okay. Gdzie jest kolejna szkoła? Uppsala i... Szkoła Kozani. Gdzie jest w ogóle Kozani? Ktoś mi powie? Strajk robotników, nawet spoko. No to wiem, że tu będzie zadymka, nie? Technologia budowlana. Rekrutacja agenta gdzie? Tutaj? Co to za agent? Gentleman. Dobra, jak ten rejon się nazywa do badania? Bo ja właśnie nie wiem. Patrzcie, Kraków bada, Grodno bada. Czy w Grodnie mam po prostu... Czy ja mam tu szkołę w ogóle gdzieś? Bo zapomniałem o tym całkowicie.
Tak, wasza dostojność. Czyli niech tu bada jeden dżentelmen. I tutaj też niech będzie jeden dżentelmen. Świetnie. Upsali wiem, gdzie jest szkoła. Co to jest? Szkoła Kozani. Kozani. Co to? Ej, naprawdę nie wiem. Znajdź przedmiot. Koła. Nie wiem, gdzie ty jesteś, Kozani, stary. Wiem, że jest, wiem, gdzie jest Upsalel Kozani, kurde. To jest zdobyte tutaj musi być. Co to jest? Dyliżansy. Tu mam, tu coś się buduje. Niech tu się produkuje ruda żelaza. O kurde, ja mam tutaj tyle tych kopalń rudy żelaza, że to jest ogień. Dobra. Kraków. Czyli tutaj Grodno. Czyli tutaj. Oho, mam Upsala. Mam Kozani. Mam, aha, czyli tutaj jest szkoła. No dobra. No dobra, 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 już wiem jak to wygląda, sorry za taki nieogar, co tu jest? Mut robotników, list z żądaniami w Szwecji, no to jest logiczne, nie, że oni będą tutaj mega wkurwieni. List z żądaniami, strajk robotników, list z żądaniami, znowu rekrutacja agenta. Tutaj mi się udało, czyli tak, ty panie, będziesz musiał iść aż do Turków, aż tutaj, do tej szkoły. Nie, to jest gospodarstwo, do jasnej cholery. Tu jest szkoła, tak? Tak. Okej, okay, czyli w Istambule jesteśmy na razie bezpieczni. Z tego, co po prostu tutaj zauważyłem, te armie nawet są tak... Muszę milicję wymienić na piechotę liniową. Tutaj już mi dobrze ktoś z was podpowiadał. W Sofii rozbudujemy to, żeby móc rozrekrutować nowe jednostki. Chociaż w sumie może byśmy coś w Szwecji naprawili. Ile kosztuje naprawa tych przedmiotów? Urka wodna, 410. To nie jest fajnie. 2000, proszę was. Napraw mi to wszystko. Tutaj coś możesz naprawić, to ty musisz to naprawić, stary. Definitywnie. Czy w Istambule mogę coś naprawić? Po prostu naprawiajmy jakieś takie shitowe po prostu budynki, nie? Dobra. Za niedługo będę musiał się z tej Szwecji ewakuować. Definitywnie. Kurde, tylko w jaki sposób to zrobić? Tylko jak to zrobić, no? Chciałbym poszpiegować trochę Duńczyków. Okej, czyli teraz mi się zrobi kolejny port handlowy, bo tam została jeszcze jedna tura i to jest właśnie ta tura. Będę miał kolejny port handlowy tam w rejonach Sankt Petersburga. I teraz, panowie, jakby to powiedzieć? Kurde, jakby to zaatakować? Dobra, ci zaatakowali mnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. O ja pierdolę. Nie ma to żadnego sensu, nie? Fakt, że to wygrają. Okej, czyli tutaj... Okej, czyli oni ruszyli. Prusy ruszyły. Na ostro. I teraz mam problem, bo mam tak, wkurzoną Szwecję, której muszę wycofać wojsko i pomóc Prusom, Ciapusków na południu, którzy mnie cały czas rajdują i też muszę ich pobić tutaj. Ha. Austria, Rosja, Dania, sojusznicy Hiszpania, Francja, co to jest z Francją? Dobra, nie wiem co zrobiłem, okej. Okay. Armia pokonana, coś tu jest pokonane, wiecie co, nie mogę pozwolić. Tutaj jest potężna armia. Na szczęście mam teraz pieniądze, nie? I mogę sobie dowerbować piechoty liniowej. Wow, ile piechoty liniowej mogę naraz. Super. Tu jesteście wkurzeni, lekko. Płacicie podatki?
Nie płacicie, jak będziecie płacić? Będziecie na żółto. Dobra, nie płaccie jeszcze trochę. Jak te, w tym Sztokholmie, co tu się dzieje w ogóle? Tu jesteście mega wkurwieni. Nie rozumiem dlaczego dalej, nie? Jak to niedobory w żywności po prostu? Dlaczego niedobory w żywności? Armia. Nie mogę tutaj takiej wielkiej armii trzymać, żeby was uspokajać. Ludzie, ja muszę tutaj... Po prostu ja muszę tutaj działać, nie? Jesteście mega wkurzeni. Represje, no rozumiem. Minus 12. A jakby to wyglądało? Minus 15, minus 19. No ci żołnierze tutaj akurat dużo dają, nie? Region stracony. Prusy zachodnie. Najazd wroga. Konstruowano budynek. Okej, czy mamy kolejny port handlowy? Idealnie. Dobra, weźmy tych dżentelmenów. Gdzie ja mam tutaj dżentelmena? Ty masz iść na południe. Ten drugi dżentelmen ma iść tutaj, do Uppsali. Kurwa, czemu mi tak laguje nad tymi miastami? Dobra, gdzie jest drugi dżentelmen? Ty idziesz. Ty do Turasu idziesz. Żałuję, ale nie mogę tego zrobić. Nowy przywódca państwa, Michał I, okej. List z żądaniami z Szwecja, list z żądaniami Ru... Okej, rozumiem. Naród kwestionuje twoje prawo do korony, musisz sobie je wywalczyć, okej. Anulowano porozumienie handlowe Hiszpania. Zamieszki wśród robotników. Rozumiem wszystko. Dobra, wejdźmy tutaj i pogadajmy, kto po prostu, z kim mogę handlować, a z kim mam Prusy. Byście nie chcieli pokoju czasami. Nie pamiętam, kiedy nas ostatni raz tak znieważono. No wy sobie ze mnie ja robicie. Może handlować. Świetnie. Rozpocznij negocjacje. Umowa handlowa. Wielka szkoda, lecz nasz rząd uznałby te warunki nie do przyjęcia. Co kurwa? Portugalia. Prawa handlowe. Odnajdź technologię, twoje żądania. Aha. Kolenie wojskowe, a oni mi dadzą tysiaka. No dobra, wiecie co? Zgodzę się. Przystanę na twoją ofertę. Handel Polska. Super. My mamy handel z Portugalczykami. To też się liczy. Wenecja. Mogę handlować? Weźmy, pohandlujmy. Nie widzę w tym żadnej korzyści dla mieszkańców naszej republiki. Na razie ponownie... Kurwa. Niechęć. Dwieście? Dobra. Za prawa handlowe mogę się na to zgodzić. Podpisałem traktat pokojowy BRB. Okej, podpisałem traktat pokojowy i mam prawa handlowe, więc teraz mój dochód powinien znacząco wskoczyć. Skoczyć do góry. Dobra, teraz tak, armia. Muszę stąd zabrać jakieś jednostki. Muszę stąd zabrać najlepsze jednostki. Nie mogę tego tak zostawić, po prostu. Działa, stąd mogę zabrać. Ile teraz jest? 17-13, a patrzcie. No nie mogę już wrócić. Kurde, bo za dużo ruchów wykonałem. Dobrze, że ta armia jest dosyć duża i będzie w stanie wybronić. Plus w następnej turze mam dodatkowe jednostki. Istambule, dlaczego wy jesteście tacy wkurwieni? To jest aż minus 14 i 13. Misjonarz na misję. Dlaczego wy jesteście tak wkurzeni, nie? Infrastruktura gówno. Tu mam dużo oddziałów. No nie wiem. Powiem wam tak, szykują się mega duże dymy. Chciałbym, żeby Szwedzi się uspokoili i żeby zaakceptowali swój los, że są teraz Rzeczpospolitą i że będą płacić podatki. Kurwa, najechali mi szkołę chyba, tak? Znowu ten Ciaparito jednym oddziałem będzie mi najeżdżał tutaj. Nie, wypuszcza za nim oddział. Ja ich zgwałcę teraz. Za karę. Ale jestem striggerowany, aż dzwony zaczęły dzwonić. Mhm, dobrze. Minął powiadomienie, na jest wroga. Rozumiem. Aprz, wiem, że mnie chcecie z Warszawy wypędzić. Wyplewić. 6 tysięcy, dobra, co to jest bunt? Gdzie są ci buntownicy, bo ja naprawdę nie wiem. Mieszkańcy tego regionu uzbroili się i wystąpili przeciw swojemu... Ale przecież ja nie widzę nic tutaj, żadnych tych. Bunt. Szwecja. Aha, tutaj widzę, czyli ci Szwedzi wystąpili przeciwko mnie, tak? Ja wam kurde dam.
wasza dostojność? Występować przeciwko mnie? Nie chce mi się wchodzić do bitwy. Patrz, oni jeszcze uciekli. Dobrze, będę ich gonił. Nie wiem, dlaczego jesteście tu mega zdenerwowani, nie? Ale to powinno wyjść na plus w końcu. Nowy przedmiot. Kurde, ja jestem tak zacofany technologicznie, że wy sobie nawet tego nie wyobrażacie. Szwecja, napraw to. Może to do... A co to doda? Plus 5 do represji w regionie, może to mi trochę pomoże. Istanbul. Nie opłaca się tutaj nic naprawiać. Dobra, trzeba wypuścić armię z Istanbulu. Dobra, zostań tu. Idziemy im wpierdzielić. Co? 120 straconych? Jak to? 190? Ale śmiecie. Znaczy śmiecie, ale głupota jest. Dobra, to już wchodzę na pole bitwy. Muszę tutaj na południu opanować sytuację nerwowo, okopać się w Istambule, sformować armię, ruszyć na Belgrad, wypędzić Osmanów całkowicie z Bałkanów. To jest moja jedyna szansa. To jest moja naprawdę jedyna szansa. Z Grecji muszę ich wypędzić i kontrolować te rejony i rozbudowywać swój kraj, no bo, no nie wiem. Nie wiem, coraz gorzej się tutaj dzieje. Skąd? Stamtąd idziecie, tak? Dobra. Ja tu po prostu najprościej to zrobię we wszechświecie, nie? Rozciągnę po prostu moje oddziały. Tak na maksa. Was jest bardzo mało. Ile tu jest? Co to jest? Okej. Super. A to będzie armia środek. Oni nie będą w stanie nic zrobić przecież. Zobaczcie, niech tylko moje armie zajmą pozycję. O lol, jeszcze mogę z górki do nich podejść. Prawda? Nie, nie mogę. Trudno. Ale bym podszedł, jakbym mógł. No competition. Powoli. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oni nie wiedzą, jak się ustawić do mnie. Przecież oni sobie tutaj nie dadzą rady z takim napływem mojej piechoty. To co oni w ogóle kurde robią? Ale ładnie się tutaj schowali. To ich w sumie ubezpiecza w jakiś tam sposób. Super Amagerit. Zobaczymy, jak teraz ich rozstrzelamy. No, powinniśmy być w stanie to zrobić po prostu bezproblemowo. Nie wiem, jak tą bitwę dziwnie rozegrałem, ale... No, powaliłem ich na ziemię. Dobra, tą armię na razie i tak muszę cofnąć, bo ona musi stać w Istambule. Bunt. No tu był, widziałem to. Okej. Nowy przedmiot. Stary, co to jest? Dobra. Dżentelmeni. Gdzie tu są dżentelmeni? Ale gdzie jesteś? Bez wahania.
No to jest drugi agent, tak? Tu gdzieś był agent. Ty. Na południe. Zaraz zabijemy buntowników. Zaraz ich wybijemy doszczętnie. 3000 mam. Gotowy na rozkaz. Tego nawet mi się przetrenowywać nie opłaca, tak szczerze, to po prostu mogę złączyć w jedną armię i tyle. No i wy musicie wrócić. Poprzetrenuję tylko. Zostań tu. Sofia, Bułgaria, werbunek. Na razie nie chcę tu nic werbować. Okej. Dobra, to było na tyle, panowie, w tym odcinku. Dużo się nie podziało. Wiem tylko tyle, że muszę zebrać wielką armię ze Szwecji. Nie wiem, jak tą Szwecję uspokoić. Tu są wszyscy mega szczęśliwi, ale jak będą płacić podatki, zobaczcie, to ktoś się zdenerwuje? Plebs. Nie szlachta, tylko plebs, nie? Dobra, więc to musi być na razie tak. W Szwecji są mega dymy. Muszę tą armię zaraz cofnąć, jak zabiję tych buntowników, ale to dopiero w następnym odcinku, nie? Muszę to po prostu poogarniać trochę, żeby to jakoś w miarę normalnie wyszło. Okej, ja byłem Kałach, dziękuję wam za oglądanie, panowie, i zapraszam już na materiał, który będzie niedługo. Hejka!